Szanowni Państwo, a teraz zaproszę na scenę osobę, która ma ponad 16-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami sprzedażowymi. Wie, jak to się robi, ponieważ ma doskonałe umiejętności interpersonalne. No, trzeba mieć to coś. Poznajcie ją bliżej i zróbcie dla niej też wielkie brawa, ponieważ zdradzę Wam w tajemnicy, że to jej pierwsze takie duże wystąpienie. Ja mocno trzymam kciuki, mega się uśmiecham. Anna Łopatowska z Pack Help. Zapraszamy bardzo serdecznie. Serdecznie. Dzień dobry, szanowni państwo. Dziękuję za te gromkie brawa przy tym moim debiucie. Dzisiaj chciałabym się z państwem podzielić kluczowymi potrzebami firm na cyfrowych marketplace'ach. Bo szanowni państwo, tak samo wy, jak i my, od jakiegoś dłuższego czasu zastanawiamy się, co jest powodem tego, że na marketplace'ach pojawia się coraz mniej sprzedawców, że sprzedawcy rezygnują ze sprzedaży na marketplace'ach, a to jest naprawdę znakomity kanał sprzedaży, a nawet coś więcej, bo jest to platforma, na której marketplace'y oferują zdecydowanie szerszy wachlarz usług. I aby rozjaśnić sobie ten obszar i odpowiedzieć na to pytanie, szanowni państwo, jako Pack Help, czyli pośrednik w produkcji opakowań, przeprowadziliśmy badanie rynkowe wspólnie z naszymi 4 partnerami. Przeprowadziliśmy te badanie na grupie 500 sprzedawców na europejskich marketplace'ach. Celowo rozszerzyliśmy badanie na Europę, żeby uzyskać szersze światło na to, co się dzieje i dlaczego. I głównymi powodami, które powodują, że sprzedawcy rezygnują z marketplace'ów, nas nie zdziwiły. Bo szanowni państwo, jeżeli nie wiemy, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I tak naprawdę sprzedawcy boją się opłat. Boją się również tego, że uzależnią się od marketplace'ów. A to w późniejszych etapach tak naprawdę zje ich całą marżę i całe ich revenue, powodując tak naprawdę całkowite problemy finansowe. Merchanci w badaniach wykazali również, iż obawiają się wszystkich obietnic marketplace'ów, bo obawiają się, że te wszystkie obietnice to tylko ładnie brzmiące słowa, a na sam koniec okażą się tylko wyższymi kosztami. Obawiają się też tego, że zyski będą na równi z kosztami, a to nie o to chodzi w biznesie. Takie zapytania i takie myśli w ich głowach powodują, że rezygnują ze sprzedaży na marketplace'ach. Ale w 3 najczęściej pojawiających się powodach rezygnacji ze sprzedaży na marketplace'ach pojawia się również obawa o wydłużoną ścieżkę płatności. Na chwilę obecną, sprzedając indywidualnie, ten bezpośredni zysk, który mają ze sprzedaży, idzie bezpośrednio na ich konto bankowe. Kiedy zawiążą umowę z marketplace'em, pomiędzy nimi a klientem końcowym będzie pośrednik w postaci marketplace'u. I to najpierw do niego będzie wędrował cały zysk ze sprzedaży, a dopiero w kolejnym etapie po 7, 14 czy też 30 dniach zostanie przekazany na ich konto. Dodatkowo dochodzi cały problem z logistyką. Merchanci tak naprawdę obawiają się tego, że marketplace'y z góry narzucą im firmy kurierskie, z których mają korzystać, czy też firmy, w których mają zakupić swoje opakowania i tak naprawdę stracą taką możliwość decyzyjności w swoim biznesie. Marketplace'y i merchanci jednogłośnie powinni być partnerami w swoim biznesie. Marketplace'y, rozmawiając ze swoimi sprzedawcami, warto, aby zwróciły uwagę na takie szczegóły, jak dzielenie się know-how, którym posiadają, jak i oferowanie wyselekcjonowanych produktów, możliwość oferowania wyselekcjonowanych produktów. Wysłanie takiej informacji krótkiej do sprzedawców: hej, drogi sprzedawco, zbliża nam się okres sezonowości, zbliża nam się lato. Wypromuj swoje produkty związane z tą porą roku, aby zwiększyć obrót w swoim biznesie. Takie krótkie wiadomości sprzedawcy traktują jako wsparcie w rozwoju biznesu i jeszcze bardziej lojalizują się z marketplace'ami. Szanowni państwo, merchanci widzą tak naprawdę
rozwój i wsparcie ze strony marketplace'u. I traktują marketplace poniekąd jak taką starszą siostrę bądź starszego brata, który wie więcej i przeprowadzi ich przez tą ścieżkę prowadzącą do rozwoju ich biznesu. Natomiast jakie są najbardziej oczekiwane usługi sprzedawców marketplace'ów? Marketplace'y i merchanci na chwilę obecną, szanowni państwo, nie są partnerami biznesowymi w wielu punktach styku. Merchanci oczekują wsparcia w obsłudze klienta. Najbardziej jest to oczekiwane, bo to jest prawie 50% ankietowanych. Sami sprzedawcy gubią się w całym procesie reklamacyjnym, w całym procesie zwrotu, w całym procesie logistycznym czy integracyjnym. Oczekują wsparcia wyselekcjonowanego zespołu marketplace'owego. Jako drugi wskazują fulfillment jako zintegrowaną logistykę. Jest to jeden z kluczowych aspektów, który sprawiłby, że pozostaliby ze swoją sprzedażą na marketplace'ach, bo odeszłaby im cała logistyka. Kolejnym punktem, który wskazują, jest tak naprawdę oczekiwanie. Oczekiwanie, że marketplace'y będą dzieliły się swoim know-how i tak naprawdę zoptymalizują zestawienie produktów. Sprzedawcy chcieliby również mieć dostęp i móc korzystać z raportów i analiz danych. Jeżeli chodzi o sprzedawców, już 65% sprzedawców na marketplace'ach jest zainteresowanych dedykowanymi rozwiązaniami opakowaniowymi. I to potwierdza, że opakowania powinny być integralną częścią usług sprzedawanych przez marketplace'y. Najważniejsze wyzwania, które są związane z opakowaniami, to również są nadal obawy naszych sprzedawców. Obawy o to, że przepłacą za opakowanie ze względu na dużą inflację, obawy o to, że kupią opakowanie, które nie będzie zdatne do zapakowania ich produktu, czy też kupią opakowanie, które nie zabezpieczy głównie ich produktu, co uruchomi ścieżkę reklamacyjną, co uruchomi ścieżkę zwrotów, a oni się najzwyczajniej na tym nie znają. Obawiają się trudności w znalezieniu odpowiednich opakowań. Więc tutaj, szanowni państwo, opakowania to temat jest bardziej skomplikowany, niż by nam się wydawało. Opakowania, szanowni państwo, to jest obszar, gdzie design styka się z inżynierią, gdzie ekonomia styka się z ekologią, a innowacyjność z potrzebami klientów. Każde opakowanie to, szanowni państwo, efekt kreatywnego procesu, który łączy estetykę z praktycznością, który łączy troskę o środowisko z optymalizacją kosztów, czy też nowoczesne technologie z tradycyjnymi wartościami. I w efekcie powstają produkty, które nie tylko chronią i prezentują całą zawartość, ale również wpływają na nasze codzienne doświadczenia, kształtując w ten sposób, sposób w jaki postrzegamy marki, czy też w sposób w jaki podejmujemy nasze decyzje zakupowe. I teraz, szanowni państwo, dopiero zaczyna robić się ciekawiej. Świat się tak naprawdę zmienia, a za tym idzie to, że dotyczy to również opakowań. Natomiast nim przejdę dalej, zachęcam państwa do zeskanowania kodu QR i dowiedzenia się więcej o oczekiwaniach sprzedawców. Jeżeli chodzi o zintegrowane opakowania produktowe, czy widzicie państwo ten kartonik? Jest super nieźle zapakowany, jest mega bezpiecznie, a tak naprawdę jest to dokładnie przykład tego, jak nie pakować. Jak nie pakować, bo teraz firmy całkowicie minimalizują ilość kartonów, czyli korzystają z typowych e-commerce boxów, z którymi ja myślę, że większość państwa się już spotkało, dokonując zakupów poprzez platformę internetową, otrzymujecie państwo opakowanie, które ma dwa paski klejące. Opakowanie, które również można użyć do zwrotów. I o tym wszystkim powiedział Amazon. Boss Yok to nic innego jak Ship Its Own Container. Czyli to jest forma pakowania produktu, która pozwala na to, żeby wysłać go do klienta
w opakowaniu, w którym został wyprodukowany. Jest to ograniczenie kosztów związanych z tekturą i wyprodukowaniem kolejnego opakowania. I istnieje, Szanowni Państwo, aż 8 różnych zestawów, standardów pakowania produktów, bo muszą one spełniać takie wytyczne jak waga, rozmiar i dokładnie metoda dostawy. I to wszystko, o czym teraz mówię, wpisuje się w szerszy trend zróżnicowanych opakowań. To wszystko to ograniczenie nadprodukcji i to wszystko to trend eko. Jeżeli chodzi o kolejny aspekt, to sztuczna inteligencja. I od samego początku, jako PackHelp, agregujemy bardzo dużą ilość danych. Metryki związane z potrzebami naszych klientów. Natomiast to wszystko wykorzystaliśmy do postawienia API z GPT-4. Natomiast krytycznym do tego jest nakarmienie go naszym know-how. Im więcej mu damy, tym więcej otrzymamy. I AI eliminuje tak naprawdę czynniki ludzkie w postaci błędów, które popełniamy w zbieraniu wszystkich wymiarów do specyfikacji i dokonania wyceny. Już na tym wstępnym etapie Discovery Phase możemy wykluczyć wszystkie błędy i szybciej i płynnie przejść do ofertowania klienta. Szanowni Państwo, jako PackHelp również odpowiadamy na potrzeby klientów sprzedających produkty luksusowe. Odpowiadamy na potrzeby klientów, którzy szukają odmiennych doświadczeń. I tak jak Państwo tu widzicie, potrafimy robić rzeczy niemożliwe szybko, na cuda trzeba poczekać, ale naprawdę warto. Bo efekt wow na etykiecie Cartier, na etykiecie ich szampana tak naprawdę, pokazuje, że będąc w czołówce branży opakowań, zdobyliśmy doświadczenie we wprowadzeniu innowacyjności na rynek. Ten biały napis na całkowicie czarnej etykiecie podświetla się w momencie, kiedy nalewamy napój do kieliszków, ale również może zostać uruchomiony manualnie poprzez użytkownika. Jak z potrzeb opakowaniowych zbudować revenue stream? Szanowni Państwo, my znamy już potrzeby, znamy już oczekiwania, ale jak to wszystko połączyć w całość? I to jest pytanie, które nam się tutaj nasuwa. My współpracujemy z Backmarketem. Backmarket to globalny marketplace, który zrzesza ponad 1700 sklepów. Backmarket, Szanowni Państwo, zapukał do nas i poprosił nas o wsparcie i zapytał nas o to, czy jesteśmy w stanie zoptymalizować zarządzanie procesem zamówień. My podjęliśmy rękawice i stworzyliśmy wspólnie narzędzie i platformę, które wspiera biznes Backmarketu i tym samym zajmuje się tym aspektem packagingowym na ich platformie. Dzięki temu na dzień dzisiejszy Backmarket ma ponad 2 miliony pudełek dostarczonych w zautomatyzowanych procesach. I to jest ponad 2 miliony pudełek dostarczonych do 18 krajów i 45 rejonów. Jeżeli chodzi zaś o redukcję błędów, sami Państwo wiecie, że jeżeli robimy rzeczy manualnie, to pojawiają się błędy. Są to błędy ludzkie i to jest tak bardzo naturalne. Dlatego postawiliśmy na automatyzację. Automatyzacja pozwoliła nam na skrócenie czasu sprawdzania przesyłek z 5 godzin do jedynie 1 godziny. Czyli to jest oszczędność 1250 godzin roczne, które możemy przeznaczyć na rozwój naszego biznesu. Jeżeli chodzi o budowę zaufania, jakość i niezawodność uważamy jako aspekt, główny aspekt, który buduje zaufanie w biznesie. Backmarket nam zaufał, a my dostarczyliśmy im narzędzie do pozyskiwania sprzedawców, którzy również zakupują nasze opakowania. I tak działa tak naprawdę biznes. Wspólnie tworzymy narzędzie do tego, aby wspólnie rozwijać nasz biznes. Oczywiście ja chętnie z Państwem podzielę się moim doświadczeniem poza sceną, poza tymi drzwiami i nawiążę z Państwem kontakty, jak i również
chętnie usłyszeć Państwa obawy co do aspektu opakowań, z czym to się wiąże na Państwa sprzedaży i podzielić się całym materiałem również, który posiadam. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy Aniu. Anna Łopatowska, to była pięknie opakowana prezentacja. Dziękuję bardzo serdecznie.